Dzień dobry Państwu, nazywam się Karolina Druszcz. Chciałabym w imieniu mojego kolegi przeprosić, że nie może być tutaj z nami i prelegować razem ze mną. Niestety obowiązki zawodowe, oddanie projektu spowodowały, że nie może mi towarzyszyć w prezentacji. Tematem dzisiejszej prezentacji jest psychologia muzyki, a percepcja przestrzeni dedykowanej wykonawstwu muzycznemu z perspektywy muzyka, słuchacza i architekta na przykładzie właśnie łódzkich sal koncertowych. Chciałabym rozpocząć od takiego dosyć ważnego dla mnie cytatu, który pochodzi z znanej nam wszystkich książki, mianowicie z Quo Vadis. Muzyka jest jak morze, stoimy na brzegu i widzimy dal, ale drugiego brzegu dojrzeć niepodobne. Z czym może łączyć się ów cytat z tą prezentacją? Mianowicie dostrzegliśmy pewną zależność, właściwie fenomen, który objawia się w barierze pomiędzy słuchaczem a muzykiem. Z czego może wynikać ta ów bariera? Wiadomo, że nie będzie wynikała z doświadczeń wizualnych, raczej będzie wynikała z doświadczeń związanych ze słuchem, z odbiorem dźwięku i brzmieniem. Co więcej, możemy też ów cytat i ów fenomen zauważyć właściwie w każdej dziedzinie artystycznej, z jaką mamy styczność. Jaki będzie temat dzisiejszego wykładu? Zacznijmy od tego, dlaczego kochamy muzykę. Psychologia muzyki i percepcja, czyli jakie procesy nami kierują. Bo zanim przejdziemy do sal koncertowych, warto jest zrozumieć, jak działają, jak funkcjonują muzycy, bo mimo wszystko to troszkę na innych zasadach niż osoby, które nie są wykształcone muzycznie. Mają troszkę inną percepcję. Później przejdziemy do dwóch sal koncertowych, które znajdują się w Łodzi. Sala koncertowa Filharmonii Łódzkiej. Nazwaliśmy to jako stracony potencjał danego projektu. Oraz sala koncertowa Akademii Muzycznej w Łodzi, która jest wszechstronnym projektem. No i jako finalizację całej tej prezentacji jest przeprowadzona ankieta wśród muzyków zawodowych oraz studentów, jak oni postrzegają ów przestrzeń i jak oni odbierają percepcję całego budynku, sal koncertowych i akustyki. Jeszcze chciałabym tutaj dodać, że dlaczego razem z Piotrkiem stworzyliśmy tę prezentację. Ja jestem muzykiem i architektem. I również specjalnie zaangażowałam to mojego kolegę z uwagi na to, że on nie ma wykształcenia muzycznego i ma całkowicie inną percepcję niż ja. Ale jest również melomanem i chodzi na koncerty, więc możemy śmiało wymieniać się naszymi spostrzeżeniami i naszymi doświadczeniami. Dlaczego kochamy muzykę? Przeskoczył. Muzyka tak naprawdę pełni wiele funkcji. Zacznijmy od takich najbardziej bazowych, czyli reguluje emocje, motywuje nas do działania, dodaje energię, również wzmacnia przeżywanie emocji. To są takie najbardziej indywidualne, jednakże, przepraszam, że z głosem mam taki problem, jednakże tutaj ważniejszy aspekt stanowi, że jest środkiem komunikacji społecznej. Buduje relacje interpersonalne i to możemy zauważyć, gdy razem śpiewamy, tańczymy, słuchamy muzyki, jak i również wymieniamy się poglądami po koncercie. Również kształtuje i pomaga wyrażać własną tożsamość. I jak to jest wyrażane? Przede wszystkim wyrażane jest przez formę pieśni, na przykład religijnych, patriotycznych. Psychologia muzyki i percepcja. Tutaj warto lepiej i głębiej zapoznać się z całą genezą tych znaczeń, tych słów, żeby głębiej zrozumieć cały sens słuchowy, jaki doświadczamy. Psychologia muzyki jest to dziedzina interdyscyplinarna i wiąże się z oddziaływaniem muzyki na człowieka. Również bada fazy rozwoju słuchu muzycznego i bada uwarunkowania psychologiczne ludzi tworzących i wykonujących muzykę. Ojcem tej dziedziny nauki jest Carl Cishore, szwedzki pedagog, psycholog. W 1919 roku wykonał pierwsze badanie zdolności muzycznych
pomimo że ów badanie miało bardzo dobre, było bardzo dobrze opracowane metodologicznie, jednakże nie wnosiło zbyt dobrego wyniku, jeżeli chodzi o ocenianie faktycznych zdolności muzycznych. Jednakże Seashore nie poddał się swoich badaniach i później nastąpiły badania związane z psychoakustyką. Ta dziedzina jest związana bardziej nad tym, co wpada do naszego ucha. Jest to analizowane i później na bazie wielu dźwięków, czyli początkowo właśnie ta psychologia muzyki badała jeden dźwięk, zaś w psychoakustyce już badane jest całe spektrum dźwięku, które jest w stanie ocenić fenomen brzmienia tego, co dociera do naszego ucha. Przejdźmy do percepcji, czym ona właściwie się zajmuje i jak ona wygląda. Przede wszystkim składa się z dwóch procesów. Jeżeli chodzi o ów procesy, są one znacznie bardziej związane, może nie tyle co związane, co bardziej skomplikowane w stosunku do procesów związanych z innymi zmysłami. Dlaczego? Ponieważ dźwięk, który słyszymy z naszego otoczenia, jest właściwie falą dźwiękową, która trafia bezpośrednio do naszego ucha. Tutaj wypadałoby dokładniej i dogłębniej wytłumaczyć cały schemat, ale pomijmy ten aspekt, bo to mogłoby zająć naprawdę sporo czasu. Ów fala dźwiękowa zamieniana jest na impulsy nerwowe, które bezpośrednio później trafiają do ośrodka słuchu w naszej korze mózgowej. Wydaje się ten proces całkiem prosty i tak naprawdę według badań, które zostały przeprowadzone w przeciągu ostatnich 100 lat, wynika, że ludzie, którzy posiadają identycznie zbudowane ucho i wykazuje ono jak najbardziej normalne działanie, efekty, które docierają do naszej kory mózgowej, są identyczne, czyli generalnie słyszymy tak samo. Niestety procesy poznawcze są już bardziej skomplikowane i składają się z wielu czynników. Jakie to są czynniki? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że jak już mamy ten impuls nerwowy, to on w ośrodku słuchu, w korze mózgowej jest przetwarzany, przekształcany i archiwizowany. Powstają struktury percepcyjne. Są one bardzo złożone i przede wszystkim zależne są od naszego doświadczenia muzycznego, świadomości i pamięci muzycznej. W przypadku muzyków, czyli osób z wieloletnią praktyką oraz edukacją muzyczną, percepcja muzyki sprawia, że są one znacznie bardziej wyczulone, przez co muzycy lepiej rozpoznają struktury dźwiękowe oraz są mniej podatni na iluzje dźwiękowe, są mniej podatni na adaptację słuchu. Co to jest adaptacja słuchu? To jest moment, kiedy mamy hałas i w normalnym przypadku nie słyszymy innych dźwięków, zaś muzycy są w stanie określić na przykład linię melodyczną, która jest zaburzana przez ów hałas. Ów hałasem może być na przykład działający wentylator. Jak i również muzycy są bardziej odporni na, mniej ulegają wpływom dźwięków maskujących. Czyli to są takie dźwięki, które ma bardzo niską częstotliwość i maskują dźwięki o wysokiej częstotliwości. Przejdźmy jeszcze kawałek dalej, bo się zbliżamy coraz bardziej do naszego sedna, czyli do architektury. Ale zanim przejdziemy do architektury, warto też znać różnicę pomiędzy odbiorcą a wykonawcą. Jak widzimy, te dwa schematy znacznie się bardziej różnią z uwagi na to, że u odbiorcy proces słuchowy jest znacznie prostszy. Mamy dźwięk, który pochodzi z sali koncertowej, wpada do ucha słuchacza i nie następuje żadna reakcja. Ewentualną reakcją może być opinia słuchacza, tudzież zmiana na przykład miejsca na sali koncertowej, jeżeli stwierdzi, że odbiór jest nieczytelny. Zaś w przypadku muzyka, jak widzimy tutaj, ten schemat jest bardziej skomplikowany, ponieważ muzyk musi wykonać fizyczną akcję, czyli gra na instrumencie, powstaje sobie dźwięk, który rozchodzi się falą akustyczną po całej sali. Oczywiście sala, z uwagi na to, że ma parametry, które nie tylko pochłaniają, ale również
odbijają falę dźwiękową, odpowiada muzykowi. I mózg dzięki temu ma możliwość na wykonanie reakcji, czyli na poprawę swojej metody gry, zmianie na przykład tempa. Jeżeli jest zbyt duży pogłos, to może grać troszkę wolniej bądź ciszej. I w międzyczasie jeszcze jest dodatkowa reakcja, ponieważ pomiędzy muzykiem a instrumentem jest jeszcze wibracja, czyli muzyk słyszy to, co wytwarza sam instrument. No dobrze, możemy przejść do sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej, czyli Stracony potencjał udanego projektu, który znajduje się na ulicy Gabriela Narutowicza, imienia Artura Rubinsteina, słynnego pianisty łódzkiego. I kilka słów o Filharmonii Łódzkiej. Przede wszystkim Filharmonia Łódzka znajduje się w ścisłym centrum Łodzi, w zabudowie historycznej XIX-XX-wiecznej, wśród kamienic i, co jest też bardzo ważne, jest również dominantą urbanistyczną na zakończeniu ulicy Sienkiewicza. Projektantem Filharmonii jest krakowski architekt Romuald Legler. Projekt został oddany został oddany w 2004 roku, czyli już prawie 20 lat temu. Łączna powierzchnia obiektu jest równa 4000 m2 i z uwagi, że jest to budynek współczesny, wykonany jest z materiałów takich jak beton, drewno, szkło i kamień. A i też, co tu jeszcze chciałabym dodać, to będzie tutaj lepiej widoczne. Sala koncertowa, właściwie jej elewacja ma silne nawiązanie do historycznego zabudowy, to znaczy do historycznego budynku, czyli domu koncertowego Ignacego Wokla z przełomu XIX i XX wieku. Mamy tutaj zdjęcia w foyer na pierwszym piętrze i wejście, strefa wejściowa, korytarze. To tak, żeby mieć też takie poczucie przestrzeni, jak Filharmonia wygląda. Mam nadzieję, że wszyscy tutaj obecni mieli możliwość być w tym obiekcie. I przejdźmy do rzeczy najważniejszej, przynajmniej dla mnie, jako muzyka, ponieważ miałam możliwość dwa razy koncertowania z orkiestrą, nie wiem ile razy z chórem, we wspomnianej sali koncertowej. Jest ona przeznaczona dla 658 słuchaczy rozlokowanych w 22 rzędach i 7 lożach. Oczywiście w kształcie shoebox, czyli takim najbardziej typowym, pudełkowym. Ściany boczne widowni są pokryte panelami z czerwonego granitu o schodkowym układzie. Podobno miała polepszać akustykę sali koncertowej. Niestety to, jak później będzie w trakcie ankiety, zobaczymy, że to niekoniecznie zadziałało. Na tyłach, na tyłach, to znaczy na przodzie sali koncertowej, zaś na tyłach estrady, mamy ścianę, która wykonana jest z boazerii szczelinowej, z drewna bukowego. Również na tej ścianie znajdują się organy barokowe. I co jeszcze tutaj jest bardzo ważne, są również szklane plafony, które zwisają ze sufitu, będzie je widać na następnych zdjęciach. One mają podwójną funkcję. Wiadomo, że ich funkcją jest poprawa akustyki, czyli odbicia fali dźwiękowej z estrady do muzyków, jak i z estrady do słuchaczy. I również drugą ważną funkcją jest zakrycie instalacji podstropowych, które powodują dosyć duży problem, ponieważ generują hałas rzędu 50 dB, gdzie ludzkie ucho ma słyszalność 120, przepraszam, a orkiestra jest 110 dB, więc jest bardzo duże i to jest, stanowi jeden z wielu problemów. Tutaj mamy salę koncertową, oczywiście widok na estradę i widok na widownię. Tutaj mamy dosyć świeże zdjęcia, bo ze wtorku. We wtorek był bardzo ciekawy koncert muzyki barokowej i przyznam szczerze, jak znam tą salę bardzo długo, nie wiedziałam, że jest podnośnik, więc myślę, że to też taka ciekawostka, że znajduje się taki
dosyć nowoczesny podnośnik, bo w wielu współczesnych salach jest to oczywistość, że taki podnośnik się znajduje. Zaś ta sala jest, no mam już trochę więcej lat, niż ostatnie to były projektowane, więc myślę, że to jest jako taka dodatkowa ciekawostka. Możemy teraz przejść do sali koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi. Bardzo wszechstronny obiekt, znajdujący się przy ulicy Żubarskiej 2A. Specjalnie zastosowałam porównanie dwóch zdjęć. Ostatnie zdjęcie tu jest 2020 rok. W tym roku niewiele się różni. Możemy zaobserwować, jak reaguje okładzina elewacyjna na wspomnianym budynku. Kilka słów o obiekcie. Obiekt przede wszystkim jest dedykowany studentom Akademii Muzycznej imienia Grażyny Kiesiuta-Bacewicz. Projektantem, architektem jest słudzki architekt Włodzimierz Nowakowski z NAU Biuro Architektoniczne. Budynek jest całkiem nowy. Można powiedzieć, że jest oddany w 2013 roku, więc elewacja dosyć intensywnie się starzała przez ten czas. Projekt akustyczny dla całego obiektu, bo tak naprawdę, gdy projektuje się budynki związane z muzyką, każde pomieszczenie ma bardzo ważną rolę akustyczną. Więc tutaj cały projekt akustyczny dla wspomnianego obiektu wykonała pani Ewa Więckowska-Kusmala. Jest to ceniony w Polsce projektant sal koncertowych, jak i również studiów nagrań typu Dolby. Podstawowymi funkcjami sali koncertowej Akademii Muzycznej są przede wszystkim sale ćwiczeniowe, sale prób orkiestry, chóru, sale choreografii i rytmiki oraz studio nagrań. Bardzo ważny aspekt i punkt tego budynku jest taki, że jest on dostosowany do badań naukowych w dziedzinie fizyki dźwięku. Jeżeli chodzi o rzut, standardowo wracamy do punktu, że sala koncertowa jest w kształcie shoebox, czyli pudełka. Jeżeli chodzi o dalsze elewacje, jak to wygląda, pierwszy widok to jest oczywiście widok na Akademii, który jest bezpośrednio połączony z salą koncertową oraz widok na dziedziniec. Widok na foyer z pierwszej kondygnacji oraz z parteru. Budynek ma dosyć przejrzystą formę, jeżeli chodzi o część dla osób słuchających, melomanów. Zaś jeżeli chodzi o funkcjonalność ze strony właśnie sal ćwiczeń, prób, już tutaj pojawia się labirynt, który później omówimy w ankietach. Jeszcze mamy widok na bufet, który aktualnie jest nieczynny z uwagi na pandemię. To znaczy już pandemia minęła, ale bufet niestety nie przeżył pandemii. Jak i również na szatnię. Widok na korytarz. Jak to wygląda w części już niedostępnej dla słuchaczy. Jeżeli chodzi o komunikację, jest bardzo trudna topografia, dodatkowo jest dosyć ciemna, co też studenci potwierdzają w ankiecie. Jeżeli chodzi o samą salę koncertową, jest przeznaczona dla 300 słuchaczy i 160 wykonawców, czyli orkiestra plus chór. Jest to bardzo duży skład, zwłaszcza, że sala jest nieduża, więc projekt akustyczny naprawdę wymagał bardzo dużego nakładu sił i pomysłowości, żeby spełnić wszystkie pomysły i wszystkie wymagania Akademii Muzycznej, ponieważ na Akademii Muzycznej są różne wydziały, zaczynając od instrumentalnych, aż po występy estradowe, czyli mamy pełne spektrum, czyli to są koncerty symfoniczne, kameralne, opery. Koncerty z nagłośnieniem, bo co roku odbywa się festiwal muzyki współczesnej, muzyka moderna, więc tutaj wymagane jest specjalistyczne nagłośnienie, które zapewniają naprawdę, które posiada naprawdę dobre parametry audiofilskie. W tym momencie Akademia Muzyczna posiada najlepszy sprzęt właśnie do nagrań. Jeżeli chodzi o możliwości akademickie, gdy będzie wybudowana Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, to prawdopodobnie wyprzedzi naszą łódzką, ale to jeszcze trochę czasu.
Jeżeli chodzi o czas pogłosu, jest równy 3 sekundom. To jest bardzo dobry czas. Trochę może przydłuży. Czemu nie podałam na prezentacji czasu pogłosu w Filharmonii Łódzkiej? Jest on równy 1,8. Powiem tak, że nie za bardzo powinno się reklamować wyników badań, jakie były w 2018 roku, ale no, nie były one zbyt pozytywne i gdzieś ten wynik 1,8 sekundy pogłosu jest naprawdę nie jest za dobrym wynikiem, jeżeli chodzi o parametry sali koncertowej. Jakie mamy tutaj materiały zastosowane? Przede wszystkim są drewniane ustroje w ścianach bocznych, plafony w kulistym kształcie, które odbijają odpowiednio dźwięk, i jak i również są zastosowane specjalne materiały dla foteli, żeby również odpowiednio absorbować dźwięk, który pochodzi z estrady. Mamy widok na estradę, jak i również widok na ścianę boczną. Tutaj mamy balkon, jak i również pomieszczenia dla reżyserki i oświetleniowca w sali. Tutaj takie małe te okienka. To jedno i drugie. I również na tyłach w sali znajduje się studio nagrań. Myślę, że możemy już po takiej wstępnej wiedzy, dualistycznej bym powiedziała, z uwagi, że wiemy już, jak mniej więcej działa słuch ludzki, jak i również znamy, lepiej poznaliśmy nasz dwie sale koncertowe, o których będzie mowa. Została przeprowadzona ankieta, co sądzą muzycy o budynkach wspomnianych. Kto brał udział w ankiecie? W ankiecie brało udział 50 respondentów, ponad 50% mężczyzn i około 50% kobiet w przedziale wiekowym od 19 do 53 lat. Ponad 60% są to studenci Akademii Muzycznej, zaś ponad 30% zawodowi muzycy zatrudnieni w Filharmonii Łódzkiej. Głównymi instrumentami wybranymi przez respondentów są skrzypce, flet oraz głos ludzki, bo głos ludzki również jest instrumentem. Filharmonia Łódzka. Wyniki jakości ankiety. Jeżeli chodzi o jakość akustyki, wypadła dosyć mizernie. Gdy wykonałam medianę oraz średnią, była równa 2,5. Nikt nie dał odpowiedzi, że jest to bardzo dobra akustyka, więc świadczy o tym, że jednak jest spory problem z danym pomieszczeniem. Jakie mieli odczucia sami muzycy? Opisują brzmienie sali koncertowej jako wytłumione, bardzo suche, nierówne, puste brzmienie, pozbawione akustyki, płytki głos. I tutaj też pojawia się kolejny problem, mianowicie muzycy nie słyszą siebie nawzajem, jak grają. To samo też mogę potwierdzić, grając z orkiestrą. Niestety nie słyszałam solistów, którzy grali razem z orkiestrą i razem ze mną, więc dobrze, że ktoś wymyślił dyrygenta, to przynajmniej wiedziałam, co grać. I jak wypada w ankiecie zadowolenie z sali koncertowej? Tylko 30% wykonawców ma przyjemność z koncertowani w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej, czyli bardzo mało. W kwestiach funkcjonalnych Filharmonia Łódzka oceniana jest przez 75% badanych pozytywnie. Czyli myślę, że całkiem w porządku. Pojawiają się głosy, że brakuje miejsca na przykład za sceną i tutaj też mogę się zgodzić, że to miejsce za sceną jest ubogie. Ciężko naprawdę, jeżeli jest orkiestra licząca około setki osób, żeby wszyscy się tam pomieścili. Też pojawiły się głosy, że filharmonia to głównie korytarze biurowe z dołączonymi salami. I oczywiście co do akustyki, ale to jest niezwiązane z funkcjonalnością. I dodatkowo jeszcze zadałam jeszcze jedno pytanie, czy jeżeli istniałaby możliwość ulepszenia bądź poprawy jakości budynku, co by pani zmieniła? 50% respondentów odpowiedziało, że nic. Zaś jeżeli sumujemy tutaj resztę odpowiedzi, to wychodzi nam, że oczywiście akustykę, bo akustyka tutaj stanowi duży problem. No to możemy przejść do sali koncertowej Akademii Muzycznej.
Jakość akustyki jest tutaj znacznie lepsza i sami studenci ją określają jako pełną brzmienia, bogatą, że jest ciepłe brzmienie, przestrzenne, selektywne. Pomimo, że sala jest duża, akustyka maskuje niektóre błędy, czyli tutaj duży pozytyw. Brzmienie jest nośne, przy odpowiedniej technice nawet to nie przeszkadza. I co tu jeszcze możemy dodać? I wykonawcy w 44% dobrze słyszą współwykonawców. Ja przynajmniej mogę powiedzieć, że dobrze słyszałam, lepiej niż w Filharmonii Łódzkiej, więc... Ale nie chcę tutaj być głosem głównym. Tutaj widzę... A, dobrze. 75% wykonawców ma przyjemność z koncertowania w sali koncertowej Akademii Muzycznej, czyli bardzo dużo. I w kwestiach funkcjonowania sali koncertowej Akademii Muzycznej jest oceniana w 63% pozytywnie. Pojawiają się głosy, które już wcześniej wspomniałam i które sama dostrzegam, kiedy znajduję się tam z uwagi na jakieś zajęcia bądź koncerty. Budynek jest pewnym labiryntem, w którym łatwo się naprawdę zgubić, zwłaszcza w kondygnacjach minusowych. Jest bardzo ciemny. Są zbyt intensywne kolory, które gdzieś przeszkadzają. Również pojawiły się głosy, że jest brak garderób dla występujących. Innym problemem są pomieszczenia, które nie posiadają okien. I z głosu moich kolegów i nie tylko, wiem, że to jest dosyć problematyczne, gdy tam trzeba siedzieć i ćwiczyć, to naprawdę gdzieś nie jest to przyjemne. I sama też mogę powiedzieć, że jak znajduję się w takich pomieszczeniach dłużej niż godzinę, to mam takie poczucie, że jestem bardzo w trudnym miejscu. I jeżeli chodzi o pytania, które chciałam dodatkowo zadać, czy jeśli istniałaby możliwość ulepszenia bądź poprawy jakości budynku, 44% prawie studentów odpowiedziało, że nic. Oczywiście pojawiają się dodatkowe głosy, które można sobie tutaj przeczytać. I one w większości są związane z kolorystyką, z wystrojem backstage'u. Kanał, jeżeli zastanawiacie się, co to jest wspomniany kanał, to jest miejsce dla orkiestry. W momencie, kiedy na przykład występuje opera, orkiestra chowa się do kanału, więc faktycznie ten kanał jest zbyt mały dla orkiestry symfonicznej. Dla barokowej jest jeszcze w porządku. I dodatkowe pytania, które już tak sfinalizują całą tą ankietę, z uwagi, że no, jesteśmy architektami i gdzieś musimy mieć świadomość tego, jakie są potrzeby. Zadałam takie pytanie, czy kształt sali koncertowej ma wpływ na sposób koncertowania? 67 ankietowanych odpowiedziało, że nie ma. Więc tak naprawdę tu możemy jako architekci czuć pewną dowolność. Następne pytanie było zadane z oświetleniem. Również 50% ankietowanych nie widzi wpływu na jakość oświetlenia, zaś pozostała część no, dostrzega, że zbyt intensywne oświetlenie może oślepiać muzyków, jak i również może powodować rozstrojenie instrumentów, a to jest spowodowane po prostu nagrzewaniem się sali. I ostatnie pytanie to kwestia kolorystyki. 80% badanych nie uważa, aby kolorystyka sali miała wpływ na odbiór sali. Jednakże jak już mają do wyboru, to preferują ciepłe, drewniane wnętrza, więc nos jest na przykład jest bardzo dobrym miejscem do występu. Podsumowanie. Zauważyliśmy tutaj konflikt powstały z konfrontacji założeń teoretycznych z obserwacjami praktycznymi. I takim jaskrawym przykładem jest Filharmonia Łódzka, która w teorii powinna być bardzo dobrym obiektem dla muzyków, jak i melomanów, ale niestety nie spełnia ów potrzeby. Zaś budynek Akademii Muzycznej też do końca nie spełnia potrzeb funkcjonalności. Jak spełnia aspekty akustyczne, to w funkcjonalnych niestety trochę jest tutaj dostrzegany problem. Jak rozwiązać takie problemy w przyszłości? Przede wszystkim uważamy, że taką cenną radą i myślą jest to, że w momencie projektu warto współpracować z osobami, dla których dedykowane są dane obiekty, z uwagi, że każda dziedzina związana jest z inną percepcją, a muzyka jest naprawdę specjalistyczną i trudną, więc jeśli można polepszyć sposób wykonywania muzyki, to naprawdę warto, bo to jest, niesie to za sobą
nie tylko przyjemne granie dla muzyków, ale również dla nas słuchaczy, a myślę, że szczęśliwy muzyk to i szczęśliwy słuchacz. Dziękuję za prezentację. Dziękuję bardzo. Tak, i teraz nadszedł czas na dyskusję. Może ktoś ma jakieś pytanie? Zachęcam. Jasne. Ja mam pytanie. Według Was świetowanych przy ocali nie ma wpływu na jakość akustyki, a według architekta i muzyka? Posłyszałem, że kształt sali w kształcie w formie pudła rezonansowego gitary byłby najlepszy. Czy to jest prosto? To znaczy nigdy nie słyszałam o takiej sali. Jest jeszcze układ sali, który jest skupiony dookoła estrady. Nigdy nie miałam możliwości występować na takiej sali, więc ciężko mi powiedzieć, chociaż myślę, że taki układ sali mógłby być takim ciekawym doznaniem dla obu stron, ponieważ jako muzyk czuję, że jestem częścią jak gdyby tej społeczności grającej, zaś jako osoba słuchająca jestem częścią tej społeczności grającej. Nie wiem, jak to wygląda w praktyce, bo niestety grałam tylko w shoeboxie, w takich salach, bądź mniejszych, więc ciężko mi powiedzieć, jak to by mogło wyglądać z mojej perspektywy. Jeżeli chodzi z projektowej, osobiście bardziej podobały mi się właśnie te kaskadowe sale typu właśnie NOSP czy Pierwule w Berlinie. Teraz taką nową salą jest sala miodowa też pana Tomasza Koniora w Warszawie. I też podobnie jest bardzo dobra akustyka tej sali. A o kształcie gitary nie słyszałam, więc to by mogła być pewna nowość. Proszę. Macie jakieś pytania? Może ktoś jest online, więc jestem się Dziękuję zwłaszcza za umotywowanie tych dosyć powszechnych odkryć, mimo że ja nie jestem zawodowym muzykiem, ale korzystałem z obydwu sali jako słuchacz. To też zwarto na moje odczucia, były takie, jak spotkanie się z opiniami czy innych słuchaczy, czy osób tam grających, że ta sala filharmoniczna się za dużo wycina. Moje odczucie było takie jak przebywanie w pomieszczeniu wybitym wełną mineralną przed położeniem suchych tynków. I chyba to tutaj znalazło potwierdzenie. Tak, jak najbardziej. Były wykonywane w 2018 roku badania właśnie przez panią Ewę. Niestety nie mogłam ich tutaj zawrzeć, chociaż myślę, że nawet jeżeli byłyby zawarte, to mogłyby też do końca nie przekazać tego, co jest takie najważniejsze dla nas, bo my mamy inne kompetencje i jako akustyk też ma inne kompetencje. Nie, no, to też to mówią w takim ujęciu troszeczkę niezawodowym, no bo na akustyce się nie znam, tylko tak mówią z odczucia końcowego słuchacza czy użytkownika. A nie akustyka. Tak, bo tak naprawdę zanim też zaczęłam jakoś tak głębiej wchodzić do kwestii właśnie akustyki i tym się jakoś interesować, to punktem zwrotnym właśnie było, jak wystąpiłam po raz pierwszy z orkiestrą Filharmonii Łódzkiej i nie słyszałam solisty. Mówię, że no nie, coś tu jest nie halo, albo jest ze mną nie halo, albo coś jest ze salą. No i zaczęłam tak rozmawiać ze znajomymi muzykami, czy to wykładowcami, czy to ze znajomymi, którzy też gdzieś tam koncertowali, też potwierdzali. W międzyczasie bardzo często chodziłam właśnie na koncerty i to też sprawiało, że miałam takie poczucie, że kurczę, pod balkonami nic nie słyszę. Potem wyszło z badań, że no faktycznie pod tymi balkonami dźwięk nie dochodzi. Teraz jak byłam we wtorek na koncercie, ja jestem fanką muzyki barokowej. Jest to muzyka na pewno bardzo specyficzna, może nie przez sam pryzmat trudności harmonii, ale przez to, że ta muzyka jest bardzo delikatna i jeżeli jest wykonywana w nieodpowiednim wnętrzu, traci cały swój urok i cały swój potencjał, który jest niezwykle bogaty i niesie z sobą ogromny potencjał emocjonalny, pod warunkiem, że jest wykonywana prawidłowo, czyli na instrumentach dawnych, tak jak była komponowana. Instrumenty współczesne niestety za bardzo się do tego nie nadają, bo są zbyt ostre, mają brzmienie i również mają trochę inny strój. Więc no, wracając do punktu, byłam na tym koncercie i siedziałam w połowie sali koncertowej i mówię, kurczę,
Znam ten zespół, bo go znam od samego początku. Jest to bardzo dobry zespół, który koncertuje już międzynarodowo, więc znam ich brzmienie i mówię, kurczę, dlaczego to brzmienie jest takie puste? Dlaczego ono jest takie płaskie, a powinno być ładne? Przecież oni ładnie grają, mają naprawdę wybitnych muzyków. Później przeniosłam się do drugiego rzędu i faktycznie usłyszałam to, co chciałam usłyszeć. Czyli jak gdyby lokalizacja siedzenia ma bardzo ważny aspekt, a dobra sala koncertowa będzie brzmiała wszędzie dobrze, niezależnie od tego, gdzie się siedzi. Takie jest założenie przynajmniej w akustyce, żeby osiągnąć taki złoty środek.